Istnieje w społeczeństwie przekonanie, plotka, mit, czy może nawet legenda, że ogrzewanie podłogowe jest droższe niż ogrzewanie konwekcyjne. Czy to prawda? Czy tak jest w istocie? Przekonajmy się. Porównamy dziś trzy typy instalacji grzewczej. Po pierwsze, instalacja grzejnikowa z rozprowadzeniem w postaci rozdzielacza grzejnikowego. Po drugie, instalacja grzejnikowa z rozprowadzeniem za pośrednictwem trójników zaprasowanych. Po trzecie zaś, ogrzewanie podłogowe. Dla porównania użyjemy przykładu mieszkania o powierzchni 56 m2. Mieszkanie jest na parterze, na gruncie. Źródłem ciepła jest kocioł kondensacyjny, grzejący wodę do maksymalnie 55 stopni Celsjusza. Co bardzo istotne, uwzględnię tutaj ceny katalogowe, czyli takie, jakie najprawdopodobniej instalator poda tak zwanemu klientowi końcowemu. Na przysłowiowy pierwszy ogień idzie instalacja grzejnikowa z rozprowadzeniem w postaci rozdzielacza grzejnikowego. Cztery grzejniki to łączny koszt 2088 zł. Rura, rozdzielacz grzejnikowy i ich akcesoria to kolejne 583 zł i 80 groszy. Dwa zestawy przełączeniowe kosztują wspólnie 371 zł, a styropianowa izolacja to kwota 1792 zł. Łącznie wychodzi więc, że instalacja grzejnikowa z rozprowadzeniem w postaci rozdzielacza kosztuje nas 4834 zł i 80 groszy. Dużo to czy mało, przekonamy się za moment. Drugim systemem w naszym porównaniu jest instalacja grzejnikowa z trójnikiem zaprasowanym. W tej instalacji cena czterech grzejników jest identyczna jak w poprzedniej i wynosi 2088 zł. Taka sama jest też cena dwóch zestawów przełączeniowych wynosząca 371 zł oraz styropianowej izolacji w wysokości 1792 zł. Różnice w cenie stanowią rury i trójniki wraz z akcesoriami. Ich koszt to 443 zł. Łączna kwota, którą trzeba przeznaczyć na tę instalację, to 4694 zł i 80 groszy. Różnica 140 zł jest niewielka, natomiast instalacja z rozdzielaczem grzejnikowym jest dużo lepiej zrównoważona hydraulicznie. A jak będzie w przypadku zainstalowania w 56-metrowym mieszkaniu ogrzewania podłogowego? Czy cena będzie rzeczywiście drastycznie wyższa? Spójrzcie. Najwyższe kwoty w tym wyliczeniu to rura per alpert, której jak wiadomo w ogrzewaniu podłogowym potrzeba sporo i w naszym przykładowym mieszkaniu daje kwotę 798 zł i 10 groszy. W pełni uzbrojony rozdzielacz pięcioobwodowy w cenie 482 zł, a także izolacje ze styropianu, które będą nas kosztowały 2688 zł. Pozostałe akcesoria ogrzewania podłogowego zamkną się w kwocie 379 zł i, uwaga, 2 groszy, co mówi nam jasno, że cena instalacji całego ogrzewania podłogowego to 4347 zł i 12 groszy. Tak więc, instalacja grzejnikowa z rozdzielaczem to 4834,80. Instalacja z zaprasowanym trójnikiem 4694,80. A znana w kuluarach jako najdroższa instalacja ogrzewania podłogowego to jedyne 4347 i 12 groszy. I co? Nawet jeśli zainstalujemy sobie w łazience dodatkowy grzejnik, wiadomo, na ręczniki i takie tam. I nawet jeżeli wybierzemy estetyczną i nie najtańszą wersję tego grzejnika, wydając na niego wraz z akcesoriami 480 zł, to i tak daje nam to kwotę 4827 zł i 12 groszy. A więc wciąż taniej niż w przypadku instalacji grzejnikowej z rozdzielaczem. Zaskoczenie, co? A jeśli dla kogoś było za szybko lub chciałby dokładniej prześledzić poszczególne kwoty, zapraszam do ponownego obejrzenia filmu z użyciem przycisku pauza. Pozdrawiam i do zobaczenia.